Odcinki będę dzielił na jakieś mniejsze części, bo gra, no jak to każdy stalker lubi, wywalać do pulpitu w najlepszych momentach, więc żeby potem nie było problemu, że tam jakieś 2 godziny nagrywania muszę odzyskiwać czy coś. Jeszcze wracając do kwestii ustawień. Właśnie mi się nie zapisały. Ajajaj. Nie, no tu się zapisało. No. Ten mod będzie. Ale może pokażę mapę. Zaczynamy na Kordonie w południowym posterunku. No i będziemy wędrować przez Kordon, bagna, następnie bodajże na wysypisko. Chociaż nie, wysypisko nie było zrobione. Ale bagna, potem Zaton. Zaton jest tutaj. Jupiter, Prypeć. A później, żeby nie spoilerować, to nie powiem, ale pojawiło się kilka nowych lokacji. W prawym górnym rogu powinna się wyświetlać informacja o broni. Ale teraz aktualnie jestem w obozie. Oczywiście nie zmieniłem opcji, fajnie. Nie, no, powinno być. A trzeba wejść i wyjść z bazy. O, w prawym górnym rogu pojawiają się informacje o broni. Ja nie widzę, bo zasłania mi to niestety licznik FPS-ów. No i będziemy musieli się przyzwyczaić, że nasza postać ma zadyszkę. Będzie sapać tak przez większość. Jeśli chcecie, żebym to wyłączył, to napiszcie w komentarzach. No więc co? Koniec gadania, przygodę trzeba zacząć. O co tu mogę jeszcze więcej powiedzieć? Aha. Musimy znaleźć dowódcę. Na ten kolega. Witam, majorze. Już wiem o waszym przybyciu. Wiem wszystko o waszych sprawach. Sam niegdyś byłem agentem SBU. Dlatego jestem niezwykle rad, że widzę was z kolegą po fachu wśród nas, wolnych stalkerów. Dziękuję, mnie również jest przyjemnie, ale wracajmy do sedna. Widziałeś może wojskowych na kordonie? Osobiście to nie widziałem, ale jeden z moich chłopaków kilka dni temu widział. To wiem na pewno. Ten bojownik teraz udał się na zwiad. Powinien wrócić za 2 dni. Jak przyjdzie, daj Bóg żywy, zapytamy go o wojskowych. Dobra, jak się mają sprawy na kordonie? Nie najlepiej, wokół naszego przedpola są bandyci. Usiłują wygnać nas z kordonu. Ten posterunek to nasza ostatnia ostoja. Dla nas teraz jest najważniejsze, by pozbyć się bandytów z kordonu. W tym mogę pomóc. Gdzie można uzupełnić amunicję? To świetnie, amunicja jest tu na naszym posterunku. Bierz ile ci trzeba. Jak będziesz gotów do operacji, wracaj do mnie. Omówimy szczegóły. I tutaj warto przeszukiwać skrytki, bo czasami niektóre się respawnują. No. O, i dlatego warto włączyć używanie broni w bazach. Po pierwsze, pojawiają się fale mutantów, a my nie możemy wyjąć broni i obronić obozu. Tu bodajże była amunicja. O, i to jest ten psychodelin, o którym mówiłem. Zmniejsza ilość toksyn we krwi. No to możecie ruszać. Moi chłopaki stanowią wsparcie. Gdy bandyci będą już rozbici, zajmiesz się poszukiwaniem ciał naszych zwiadowców. Chciałbym się dowiedzieć, co się stało z moim przyjacielem Tamerlanem. Majorze, proszę was, znajdźcie jego ciało. To bardzo ważne. Tak jest, znajdę. Zaraz powinien przez radio zraportować wszystko. A nie wiem, czy zrobił. Tutaj mamy nowy typ handlarza. To będą typowo handlarze. W każdej lokacji praktycznie będzie handlarz z moda, który będzie przedmiotami typowo modowymi, jak plecaki, jakieś tam noże, bateryjki handlową. Można też złożyć w niego zamówienie na przykład na broń. Później złożę na strzelbę, bo
Ja stosuję coś takiego, wyznaję taką zasadę do pewnego etapu. Zawsze strzelba na jakąś drobnicę, na dziki, na mutanty. No, karabiny w sytuacjach bardziej kryzysowych. A później przełączam się na jakąś większą pukawkę i do tego jakiś karabin. Nic specjalnego, ale no, taktyka może i wszystkim znana, ale bardzo udana. No później oczywiście strzelba idzie w odstawkę, bo ciężko znajdę. Nie mogę kupić do nich naboi w wystarczających ilościach. Co my teraz mamy? Udzielić wsparcia strzelkę, no to do wioski kotów. Tutaj to F5 się odpowiadało za quick save. Muszę jeszcze temat się przyzwyczaić do kopa, bo ostatnio grałem w Cień Czarnobyla i to troszkę inaczej sterowanie wyglądało. Zdecydowanie inaczej. Jajajajajajaj. O, i proszę bardzo, dwóch zabitych i jeden, w tym jeden hatch, to się nalicza nam. No AI, to się teraz nie popisało. Bandaż, bandaż. Fajnie. No to się żem popisał. Dobra, teraz możemy się bawić. Tu w ogóle kilku żywych zostało. Jezu, muszę się przyzwyczaić, naprawdę. Jeżeli biegasz kolesiem w egzo, to się tak naprawdę niczym nie martwisz. I coś gra jest za ciemno. Zaraz zmniejszę jasność, ale po prostu w tej chwili nic nie widzę, bo słońce mi świeci w monitor i jest mały problem. Zakończymy tę misję i zakończę tą część. Granat, granat, granat. Poszedł jeden.
No chodź tu, przyjacielu. Granat. Zdawało mi się, że zawlecz go wyciągnę. Kurczę, teraz patrzę, że mi nie identyfikuje ich, a powinno. Zdejmowanie kombinezonu. Może tutaj. Identyfikacja. O! Będę widział teraz, kto jest. Jak o nastawieniu kolegów. Ała! To było bolesne dla uszu. No dawajcie, panowie. Dawajcie. Dobra, więc w tym momencie przejście, bo widzę, że ktoś do domu przyszedł.